Mandat za wykroczenie drogowe już od czwartku będzie można zapłacić kartą lub smartfonem. W całej Polsce około 2000 radiowozów drogówki zostało wyposażone w terminale płatnicze. W Suwałkach w terminale wyposażono 10 radiowozów, poinformowała lokalna policja. Nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie kilka miesięcy temu, otworzyła możliwość bezgotówkowego płacenia mandatów. Polacy chętnie posługują się operacjami bezgotówkowymi. Oczywiście wciąż możliwe będzie dokonanie płatności w dotychczas praktykowany sposób. Warto jednak pamiętać, że płatności wyłącznie własną kartą będzie mogła dokonać tylko osoba kierująca pojazdem. Nie będzie można zapłacić kartą należącą do pasażera, który także nie będzie mógł wykonać płatności w imieniu kierowcy, choćby wyraził taką gotowość. Nie będzie więc możliwe opłacenie mandatu, na przykład za współmałżonka. Bezgotówkowo będą mogli też płacić mandaty obcokrajowcy, którzy dotąd mogli uiszczać karę wyłącznie gotówką. Policjant z patrolu wyposażonego w terminal będzie miał obowiązek poinformowania ukaranego o możliwości zapłacenia mandatu kartą. Jest zobowiązany również do poinformowania kierowcy o momencie uprawomocnienia się mandatu. W tradycyjnej procedurze mandat staje się prawomocny z chwilą jego podpisania. Jeśli zdecydujemy się na płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej, mandat staje się prawomocny z chwilą uzyskania potwierdzenia płatności. Warto wiedzieć, że ukarany poniesie też koszty opłat bankowych związanych z transakcją. O tym też policjant będzie miał obowiązek uprzedzić.